Bieganie jest dziś jedną z najchętniej i najczęściej uprawianych dyscyplin sportu. Z roku na rok coraz więcej osób postanawia zadbać o swoje zdrowie i kondycję, rozpoczynając tym samym przygodę z bieganiem. Dlatego w całym kraju odbywają się imprezy biegowe, które pozwalają na sprawdzenie swoich umiejętności i pobijanie życiowych rekordów. Nie inaczej jest w Murowanej Goślinie, która po raz kolejny zaprosiła na murowaną dychę. Dziś spotkaliśmy się po raz trzeci na biegu na 10,5 km Murowana Dycha. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, była tu również impreza dedykowana Mistrzostwom Powiatu Poznańskiego oraz Mistrzostwom Murowanej Gośliny w biegach ulicznych na 5,10 km. W tegorocznym biegu na trasie pojawiło się niemal 500 zawodników. Jednak zanim rozpoczęły się zmagania po goślińskich ulicach, na stadionie miejskim odbyły się zawody biegowe dla najmłodszych, Monty Murowana Dycha Junior. Przeprowadzono 14 wyścigów na dystansach od 100 do 800 metrów. W 7 kategoriach wiekowych. Cieszymy się z tego bardzo, że już kolejny rok, będąc wspólnie organizatorem tutaj z gminą Murowana Goślina, mamy możliwość propagowania biegania wśród dzieci. Wiadomo, że dużo ludzi starszych biega u nas w Murowanej Goślinie, jednak dzieci już tak nie biegają dużo. Moim zdaniem bardzo fajna organizacja właśnie dla dzieci. Dzieci zostały potraktowane naprawdę poważnie i to naprawdę z czystym sumieniem mówię. Łącznie od tych maluszków, tym 0-2, dostały świetne nagrody, były zadowolone, że były wyczytane na podium i naprawdę to się liczy. Na mecie biegów dziecięcych panowała doskonała atmosfera, ponieważ oprócz medali każdy młody zawodnik otrzymał bon na lody. Punktualnie o godzinie 11 burmistrz Murowanej Gośliny wystartował zawodników na trasę po ulicach Murowanej Gośliny. Cieszę się, bo to jest trzecia już impreza Murowana Dycha. Właściwie rozpoczęła się łącznie z moją kadencją, czyli to jest też moje dziecko. Cieszę się, że tylu ludzi i całe rodziny dzisiaj biorą w tym udział. Po 16 minutach na mecie zaczęli pojawiać się pierwsi zawodnicy, którzy wystartowali na dystansie 5 km. Wśród nich wielu zawodników z Murowanej Gośliny. W tym roku było dobrze, przebiegłem cały dystans 5 km, jest super. No dzieje bardzo dobrze, trochę lepiej, minuta 30 mniej więcej lepiej niż w ubiegłym roku. Bardzo jestem zadowolony, miałem tutaj mentora na trasie, który od połowy dystansu ze mną biegł. Pan Wojtek Krzysztoń, bardzo mu dziękuję, bo nie wiem, czy ostatnie metry bym dał bez jego pomocy. Udało się pobiec dobry czas, parę sekund tylko gorzej od wyniku z ubiegłego roku. Jeszcze 2 miesiące temu bym tego nie obstawiał, gdyż zmagałem się z kontuzją, ale widać, że łapię drugi oddech na dalszą część sezonu, także jest super. Bardzo się podoba, mimo że za każdym razem zapominam, że to są takie górki. Także, ale super, super atmosfera, super organizacja, brawa dla organizatorów. To znaczy tak, pogoda, powiem, że wspaniała, organizacja to samo. Okazuje się, że jednak tutaj okolice Murowanej Gośliny, Suchego Lasu, to są wspaniali organizatorzy i tyle, co mogę dodać od siebie. Ja dzisiaj pobiegłem życiówkę. Trasa taka dość, powiem, jak dla mnie, troszeczkę była trudna. Troszeczkę trudna, ale ja jestem takim kiepskim amatorem, że tak powiem. Także pozdrawiam wszystkich, serdecznie dziękuję organizatorom, trzymajcie się, róbcie tak dalej. Na tegorocznej trasie pojawiło się dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, którzy postanowili zobaczyć, jak biegi w Murowanej Goślinie wyglądają od środka. No wszyscy dookoła biegają, małżonka biega, siostra biega, wszyscy wstyd, żeby nie reprezentować chociażby Rady Miejskiej, więc postanowiliśmy z kolegą Szymonem wystartować. No i udało się, jak na debiut, myślę, że bardzo dobrze, żyję i czuję się dobrze, także myślę, że będę kontynuował to bieganie dalej. Chciałem propagować zawody u nas murowane, biegi generalnie coraz bardziej się rozwijają, dlatego zależało nam wszystkim, żeby i młodzież i starszych namawiać do tego, żeby brali udział w takich biegach właśnie. W trakcie, gdy zawodnicy walczyli na goślińskiej trasie, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji dzieci biegaczy spędzały miło czas z przedszkolem Groszek, które już po raz trzeci towarzyszyło imprezie Murowana Dycha. Rodzice, którzy biegają w Murowanej Dysze, przyprowadzają do nas dzieciaki. Są to dzieci, które też biegły na przykład na 400 czy 800 metrów. Potem zostają z nami, bawimy się z nimi, dużo z nimi rozmawiamy, są jakieś gry, zabawy. Bardzo uwielbiają grać w UNO. Karty to ich żywioł. No i co? Dostają tutaj od organizatorów wodę i słodkie ciasteczka. Świetnie się bawią, mam nadzieję, i wracają do nas następnego roku. Po godzinie 13 przyszedł czas na dekorację. Jak zwykle w Murowanej Goślinie rozdano masę pucharów. Zakończenie imprezy to zawsze wręczenie pucharów. Odbywa się to na hali widowiskowo-sportowej.
tym roku było ich aż 130. Jest to być może dla jednych dziwne, dla innych normalne, ale przy naszym biegu na dystansie i 5, i 10 km nagradzamy nie tylko w kategorii open, ale także w kategoriach wiekowych. Od 15-latków przez 20, 30, 40, 50 i 60+. Stąd większość osób, które zajmują pierwsze trójki, wychodzą z pucharami z murowanej gościny. Dodatkowo wręczono puchary najlepszym gośliniakom oraz najlepszym zawodnikom z klubu Katorżnik Murowana Goślina. Kolejna, czwarta murowana dycha już za rok. Zapraszamy!